Ewangelista Mateusz zapisał, że Jezus przywołał swoich uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, dał im także władzę uzdrawiania, wprowadzania harmonii tam, gdzie jej brakuje. To ważna prawda w naszym życiu wiary, że jeśli Pan Bóg zaprasza nas do wypełnienia jakiejś misji, do wypełnienia jakiegoś zadania, to nie zostawia nas na pastwę naszych niemożności, ale wyposaża nas w to, co jest nam potrzebne. Czasami może być tak, że oczekujemy od siebie więcej nawet niż Pan Bóg by oczekiwał. Pytanie wtedy duże, czy to nasze oczekiwanie jest jeszcze wolą Bożą, czy tylko naszymi ambicjami. Jeśli nie mam jakiegoś talentu, jeśli nie mam jakiegoś daru do wypełnienia zadania, które podobno ma być moje, duże pytanie, czy to faktycznie jest moje zadanie. Prośmy dzisiaj Pana Boga o łaskę trzeźwego myślenia, byśmy widzieli, w co nas Pan Bóg wyposażył i do czego zaprasza.